Praw Młodzieży, zarówno ta z ZSD, jak i ze Zbąszyneckiego Gimnazjum. Cieszę się, że jesteście wszyscy tak licznie przybyliście na wydarzenie bardzo ważne dla nas. Wydarzenie ważne nie tylko dla młodzieży, ale myślę, że dla naszej całej społeczności, czyli dla naszej całej gminy. O wydarzeniu za chwileczkę, a teraz najpierw ważne powitania. Powitamy wielkimi brawami dyrekcję naszej szkoły. Oczywiście pani dyrektor Ewę Owen i panią wicedyrektor Joannę Korzeniecką. Owacja prawie na stojąco. Kochana dyrekcja, to dla was specjalnie i wierzę w to, że to były szczere oklaski i szczere powitania. Takiej dyrekcji nie ma żadna szkoła na świecie. Tego jestem pewny. Witam bardzo serdecznie naszych przyszłych uczniów obecnego gimnazjum Zbożyneckiego. ZSD pije brawo gimnazjum. Witam ich serdecznie. A teraz odwrotnie, gimnazjaliści bramami powitają wszystkich pozostałych będących na sali. Gimnazjaliści głośniej, chcemy wiedzieć, że tu jesteście. Super. Wydarzenie związane z powstaniem fantastycznego teledysku. O tym za chwilę. Zanim będzie teledysk, najpierw coś, co zawsze poruszy nasze serca, czyli coś, co jest na żywo. Bardzo serdecznie zapraszam tutaj na scenę Oliwię Kostrzewską, która na żywo zaśpiewa nam piękny utwór Stay.
Jeszcze raz wielkie brawa dla Olivii. Tak jakoś cieniutko było. Fantastycznie było. Jeszcze raz coś, co nas na pewno poruszy, bo na żywo Adrianna Gołębiowska i Patrycja Chlebicka. Zresztą fantastyczną poczętkę. Fajnie, wielkie brawa. Thank you church. Zapraszam na scenę. Będzie się działo. Przyczyniają się do takiego fantastycznego rozwoju tych młodych dziewczyn. W wejściu kolejnym.
Życie szkoły to nie tylko codzienne wstawanie, to nie popołudniowa nauka, to nie jedynki, to nie dwójki czy inne oceny, to nie udręka z nauczycielami, bo tak często o nas myślicie pewnie. Ale to też wiele fantastycznych zajęć, które odbywają się poza lekcjami. Tutaj taki trochę mój ukłon w stronę być może naszych przyszłych uczniów, gimnazjaliści. Warto do nas przyjść, naprawdę dzieje się wiele. Za chwileczkę będziemy mogli to wszystko zobaczyć, to wszystko, co się w naszej szkole, może nie wszystko, tylko fragmenty. Już teraz nie na żywo, ale w prezentacji multimedialnej będziemy mogli po kolei oglądać takie drobne produkcje, szkolne produkcje, jak co się w szkole dzieje. Będziemy mogli zobaczyć, jak powstawał teledysk. Będziemy mogli zobaczyć backstage, czyli to wszystko, co się działo za kulisami, a działo się wiele. I pewnie nie wszystko jest tutaj pokazane, bo nie ma na to czasu. Ale były też bardzo radosne momenty z użyciem helu do śpiewania i wielu innych ciekawych rzeczy. Tą prezentację multimedialną zakończę dzieło. Dzieło pod tytułem Teledysk, tak ogólnie to nazwę. Mógłbym mówić, kto był w oryginale twórcą, kto oryginalnie śpiewał, ale ponoć to, co się reklamuje, nie zawsze musi być dobre. Zobaczymy, czy to, co my uważamy, że jest dobre, czy się obroni. Zatem zapraszam na projekcję. Znowu czeka cię test, a ty nic nie umiesz? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Zegarek stop, czas. Zatrzymaj czas. Dostań wymarzoną ocenę. Kup zegarek stop czas. Zegarek stop czas. Musisz go mieć. Jedyne 1999 zł i 99 groszy. O tych butach nie trzeba dużo mówić, mówią same za siebie. Znowu się zepsuły, co za badziew!
pragnę żyć pełnią życia, być do końca artystą, kosić hajs, no i wszystko z tego życia wycisnąć, mieć prywatne lotnisko i nie jeden. Najnowsze bitsy solo HD od Dr. Dre. Piekielnie głośne, w dodatku najlepsze jakość dźwięku, tylko za 666 zł. Muszę je mieć. Chcę je. Pierwszy ruszać pod światem, mieć na wszystko i poczuć jak smakuje dostatek. Latem siedzieć nad morzem, niekoniecznie bałtyckim, pić szampana i kapić się dziewczyną w ich cyt. Tango down. Well done, guys. Beginnings.
What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Ale by nie było ten, to nie, ale nie było.
Chcesz poza ZST, ZST z Bąszynek. Chcesz poza ZST, ZST z Bąszynek. Dziś koła ZST zaprasza Cię. Chcesz poznać naszą szkołę ZST, ZST z Bąszynek. Chcesz poznać ZST, ZST z Bąszynek. Chcesz poznać ZST, ZST z Bąszynek. Dziś szkoła ZST zaprasza Cię. Tak jak jest Ci źle, wpadnij do ZST. Każdy ponury dzień dla Ciebie zmieni się. Tu się nie nudzisz i nigdy nie marudzisz. Już z daleka woła Cię tu nasza szkoła. To nasze miejsce jest, tu nasza przyszłość jest. Jeśli coś zmienić chcesz, wystarczy tylko chęć. Tu piękne są dziewczyny i myślą wciąż, że ci nasi fajni chłopcy mają piękne oczy, o. Jeśli masz jakiś problem, to chodź wyjaśnijmy go. Tak, tak, o, tak, tak. Jeśli chcesz się wykształcić i mieć łatwą przyszłość, o. Naszą szkołę ZST, ZST z Bąszynek. Chcesz poznać ZST, ZST z Bąszynek. Chcesz poznać ZST, ZST z Bąszynek. Dziś szkoła ZST zaprasza Cię. My tu uczymy się. Nie każdy dzisiaj o tym dowie się, że tu jest świetnie, przecież wiesz już, że my wybraliśmy naszą idealną szkołę. Każdy uczyć się nie chce. Jeśli masz jakiś problem, to
Aha, oto. Za dużo. A uczynaj ten. Ej. Z tym balonem? Tak. Ja też to No oj, na te zboczenek, grą. Na te zboczenek. Proszę bardzo. Jaka to zboczenek, szkoła jutra, taka fajna. Powiedz coś.
poznać naszą szkołę ZST, ZST, szkoła ZST, ZST, zapraszam cię! Nie wiem jak wy, ale ja jestem dumny z tego, że mogę do tej szkoły. A wy? I rozumiem, że ci, którzy są na balkonie, już niedługo będą też dumni, że będą chodzili do tej szkoły. A i tutaj też, no, oczywiście, że tak. Wielkie gratulacje. Ja też oglądałem po raz pierwszy ten teledysk. I muszę powiedzieć, że jedna rzecz mnie zafascynowała i jestem ciekaw, jak pani dyrektor to zrealizuje. Bo było wiele rzeczy pokazanych w naszej szkole i najbardziej mi się podobał ten basen. Od nowego roku, tak było zapowiedziane, basen ZST. Brawo dla pani dyrektor, przedsięwzięcie nie lada. Oczywiście lista płac była bardzo długa, którą mogliśmy sobie tak ze spokojem poczytać, a nie tak jak w normalnej telewizji, ale wypada jeszcze raz wspomnieć o tych, którzy powiedzmy przyczynili się w jakiś taki najbardziej efektywny sposób. Projekt Studio, Michał Łysiak. Panie Michale, dla pana wielkie brawa. Siedzi pan w środku. Dba o oponie i o to, żeby to wszystko dzisiaj na tej sali pięknie zadziałało. No, studio filmowe Daniel, to już tutaj było tyle razy oklasków przekazywanych przez głównych. Nie wiem, czy ktoś z przedstawiciela studia Dream z Lubienicka, ale brawa, nawet jeżeli nie ma, to niech usłyszą te brawa gdzieś tam daleko, bo się rodzina. No i przyszedł czas na te gratulacje, już takie dosłowne. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę Adriannę Gołębiowską. Adrianna, to jest motor. To jest dziewczyna, od której się wszystko zaczęło. Żeby nie powiedzieć, że od taty, od ojca tego projektu, pana Daniela Dajczaka. Aranżerka, jak to jest, animatorka na pewno i ta, która pociągnęła tą młodzież, którą będę teraz wymieniał w dalszej kolejności. Oczywiście przy tym wspaniały wokal. Adrianna Gołębiowska jest na scenie. Patrycja Nowicka. Zapraszam serdecznie. Olivia Kostrzewska. Sandra Stancewicz. Emilia Szybieda. Nikola Kuchel. Angelika Psarska. Szymon Wieczorek. Emilia Jasińska. Damian Wołowacz. Kamil Olejniczak, Karol Mulicki. Zapraszam wszystkich na scenę. Mateusz jest? Jest. Brawo. Jeszcze raz wielkie brawa dla tej fantastycznej grupy. A obręczenie nagród bardzo serdecznie poproszę i zapraszam na scenę naszą dyrekcję. Panią dyrektor Ewę Omelczuk i panią wicedyrektor Joannę Korzeniewską. Brawo! Zapraszam również tutaj do nas pana Daniela. Oczywiście powinien się pojawić również pan Michał, panie Michale, ale no myślę, że pan zostanie tam za tymi wszystkimi gałeczkami, bo bez tego by się tutaj nic nie udało. Już przekazuję mikrofon. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Pan Skrzypczak już witał o sprawdzie na samym początku, ale witam również nasze grono pedagogiczne, które też uczestniczy w tym wydarzeniu. Zarówno z ZST, jak zarówno z gimnazjum. Dzisiaj chcieliśmy wam pokazać troszeczkę historii tego, co się działo przez ostatnie lata w naszej szkole, a działo się dużo. Dzięki temu funkcjonujemy dalej i dzięki temu możecie uczyć się w murach tej szkoły. To oczywiście jest jakiś tylko wycinek tego, co się dzieje. Mam nadzieję, że jakiś obraz otrzymaliście, szczególnie uczniowie klas trzeciej gimnazjum, i że
niedługo, jeżeli będziecie decydować na wybór szkoły, czy również rozważycie możliwość uczenia się w naszej szkole. Bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Naszym uczniom dziękuję za ten przez cały czas poświęcony, za zaangażowanie, bo dość liczna grupa rokrocznie angażuje się w wydarzenia różnorodne, nie tylko te, które tutaj dzisiaj się pojawiły na ekranie, ale we wszystkie. Szczególnie dziękuję grupie, która przygotowała teledysk, bo wiem ile czasu, ile siły potrzebowali, żeby do tej realizacji doszło. I to nie był tylko czas na zajęciach lekcyjnych, ale był to też czas po godzinach, popołudniami. I ten wkład, mam nadzieję, że zaowocuje. Ja Wam bardzo serdecznie za to dziękuję. I taką drobnostką dzisiaj chciałybyśmy Wam podziękować. Mam nadzieję, że ta drobnostka Was ucieszy. Ja również przyłączam się tutaj do podziękowań, które już się pojawiły, dla Pana Michała Łysiaka, który udostępnił nam swoje studio i dzięki temu mógł ten teledysk powstać w profesjonalny sposób. Najbardziej zaangażowanemu opiekunowi grupy, panu Danielowi Dajczakowi oraz jego małżonce. Oraz pani Ewie Dajczak, która również bardzo dużo czasu poświęciła przy realizacji tego teledysku. Ale najważniejsi są również ci, którzy w tym teledysku występowali. Pani Ewie.
Bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorowi za wręczenie przesympatycznych danych i na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania teledysk, ale już nie w wersji telewizyjnej czy medialnej, a tak po prostu na żywo. Jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich wykonawców. Jesteście fantastyczni. Jeszcze raz podkreślam, jestem dumny z tego, że mogę chodzić do tej szkoły. Wybaczcie też i namawiajcie innych. No to co? Teraz tak całkiem na żywo. Adrianna, gotowa? Wszystko się udało? Wszystko się udało. Napięcie było? Napięcie? Napięcie było, ale myślę, że damy radę. Największy test, myślę. Teraz jest ten test, ja wiem, że zdacie go na szóstkę z plusem. Wielkie brawa dla wykonawców, a potem się już po prostu rozchodzimy do swoich zajęć. Dziękuję bardzo. Tak jak jest ci źle, wpadnij do ZST. Każdy ponury.
teledysku. Stoję właśnie w tym momencie z opiekunem tej oto produkcji. Proszę pana, jak przebiegała produkcja? Produkcja przebiegała dobrze. Zaczęliśmy pod koniec października. Skończyliśmy w zasadzie 2 tygodnie temu. No i było dużo pracy, ale dzięki zaangażowaniu wszystkich osób mi się wydaje, że udało nam się osiągnąć sukces. Czyli rozumiem, ekipa była zgrana. Nie było gorszych ani lepszych dni, tylko każdego dnia była zwarta praca. Tworzyliśmy zgrany zespół, wzajemnie się uzupełnialiśmy i to mi się wydaje, że miało dużo wpływ na sukces końcowy. Jest pan zadowolony z sukcesu? Bardzo. Mamy bardzo zdolną młodzież w szkole. Nie zawsze jest okazja ich docenić, tą młodzież. Teraz no, udało się i widzieliśmy to na własne oczy. Dziękuję panu bardzo. Liczymy, że teledysk odniesie wielki sukces.